Witam Was na kanale Mojego Baru. Oczywiście zachęcam Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Bohaterem dzisiejszego spotkania będzie najbardziej tradycyjny chyba polski trunek, czyli miód pitny. Znany był aż od średniowiecza. W ówczesnych czasach nie było twardego alkoholu, wino było zbyt drogie. Pito piwo i właśnie miody. Miód pitny powstaje poprzez fermentację brzeczki miodu pszczelego. Mieszany oczywiście jest z wodą i dlatego rozróżnić możemy kilka odmian miodu pitnego. Ten najbardziej intensywny to półtorak, gdzie na jedną część miodu mamy pół części wody. Drugi w kolejności to dwójniak. Na jedną część miodu mamy jedną część wody. Trójniak. Na jedną część miodu mamy dwie części wody. Możecie spotkać również czwóraka i piątaka, ale one są już troszkę za bardzo rozcieńczone. Za chwilę pokażę Wam, jak przygotować koktajle właśnie z użyciem miodu pitnego. Miód pitny, jeżeli chodzi o trójniak, powinniście dostać w każdym sklepie. Jeżeli chodzi o dwójniaka i półtoraka, może się okazać, że będziecie musieli się troszeczkę nabiegać. Zapraszam! Pierwszym z naszych koktajli na miodzie pitnym będzie wariacja na klasycznym Old Fashioned. W tym wypadku starajcie się wykorzystać albo dwójniaczkę, albo nawet półtoraczka. Zanim zaczniecie robić ten koktajl, przygotujcie sobie esencję. Ja zalałem torebkę czarnej herbaty 20 ml gorącej wody. Ostudziłem, dokładnie wycisnąłem torebkę i przelałem do mojego dzbanuszka. Na początku wrzucamy lodu do niskiego szkła. Następnie wlewam 40 ml mojego pitnego miodu. Następnie dodaję 5 ml mojej esencji, 5 ml, czyli zbliżone coś do łyżeczki od herbaty. I delikatnie wszystko mieszam. Dekoruję zestem z pomarańczy. I moje Old Fashioned na miodzie pitnym jest gotowe. Następnym będzie miodowa lemoniadka. Przede wszystkim schładzam wysokie szkło. Następnie do szklanicy wlewam 20 ml soku z cytryny. 10 ml syropu cukrowego, 40 ml mojego miodu pitnego dodaję lodu i wszystko dokładnie wstrząsam. Następnie zawartość przelewam do mojego schłodzonego szkła. Dopełniam 40-60 ml wody gazowanej. Delikatnie zamieszam i dekoruję zestem z cytryny. I moja lemoniadka miodowa już jest gotowa. Następne będą to szoty piwne. Przygotuję sobie 4 kieliszki. Następnie do szklanicy wlewam 60 ml mojego miodu pitnego. ml jasnego piwa. Ja używam pilsnera. I wszystko dokładnie wstrząsam z lodem.
Jak widzicie, piwo nie wybuchło. Przy małej ilości, czyli około 40 ml, nie powinniście mieć z tym problemów. Wszystko odcedzam do moich szotów. I na wierzch daję odrobinę syropu. Może to być syrop wiśniowy, może to być syrop malinowy. I moje 4 szoty z miodem pitnym i z piwem są gotowe. Bardzo dziękuję Wam za subskrypcję i zachęcam do czytania opisów pod filmem, ponieważ jest tam bardzo wiele użytecznych linków. Zastanawiam się również, jak Wy w domu wykorzystujecie miód pitny. Kombinujcie, wymyślajcie, no ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.